Fundacja Rozwoju Edukacji i Samorządności Liber w minioną sobotę zorganizowała pierwszy karkonoski przegląd kolęd i pastorałek, w którym wzięło udział kilka zespołów ludowych z naszego terenu. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy wspólnie pośpiewać, zintegrować się. Brakuje nam tego po 2 latach nieobecności tak naprawdę tego COVID-a i to, co się zadziało, że nie spotykaliśmy się często. Organizowaliśmy imprezę, która ma połączyć wiele. Ludzie siedzą, rozmawiają ze sobą, biesiadują i to jest super, a przede wszystkim bawią się śpiewając. Jest ta piękna tradycja, ja się ogromnie cieszę, że dzisiaj się tu spotykamy. Wszyscy się tak pięknie bawią i też śpiewają, że mamy możliwość zaśpiewać. I nie tylko, że w przerwach, ale również tam sobie jak artyści wykonują te kolędy czy pastorałki, więc ja się ogromnie cieszę, już nie mówiąc o tym, że to też pewna okoliczność, którą, no może to jest nudne co powiem, ale te relacje bezpośrednie, kontakty, posiedzieć, pogadać, posłuchać, ocenić, no to jest skarb. A co o takich wydarzeniach sądzą wykonawcy i uczestnicy sobotniego przeglądu? Dziękujemy bardzo za zaproszenie, za to, że możemy się spotkać z zespołami, że mogliśmy się zaprezentować. Oceniamy oczywiście w skali uczniowskiej na 6. Jak my mamy siedzieć w domu i się nudzić, to lepiej wolimy wyjść do ludzi i coś im przedstawić. Także dla nas też to jest wielka rozrywka. Jest oderwanie się od rzeczywistości. Zapominamy o problemach, o chorobach. I o starości, co nas boli, a co nas nie boli, więcej co nie boli, tak. I my o tym zapominamy i my kochamy śpiewać i same spotkania z zespołami, z którymi się jeszcze nie spotkaliśmy, a na takich właśnie organizowanych spotkaniach właśnie do tego dochodzi, że my integrujemy się wszyscy i bardzo to lubimy. Na koniec wydarzenia przyszedł czas na ocenę wykonań poszczególnych zespołów. Trzecie miejsce zajęły Łużyczanki, drugie Agat, a przegląd wygrały Karkonosze. Pozostałe zespoły otrzymały wyróżnienia, to jest Echo Polków, Rybniczanki, Sokolik oraz Szklarki.